60. Międzynarodowy Dzień Teatru dziś obchodzimy. Juhu! I tegoż właśnie dnia wymarzyliśmy sobie jako chyba trzeci termin twojego monodramu, byś pojawiła się w Tychach. Pojawiłaś się w Tychach. Ale nie zagram, proszę Państwa. Za co bardzo ci dziękuję. Zagrasz, ale nie dziś. Pracujemy nad kolejnymi terminami, ponieważ zaplanowaliśmy... Przyzwyczajam się. Możesz wreszcie zobaczyć scenę, możesz po niej przejść, tak. Wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało. Absolutnie to zrobię. Ale myślę, że dobrze jest zacząć od tego dnia dzisiejszego. Jaki twoim zdaniem jest Dzień Teatru? Jaki twoim zdaniem jest teatr w ten 60. Dzień Teatru? W tym strasznie trudnym czasie, który nie wolno przeklinać. Mamy za sobą. Nie wolno przeklinać. Jesteś artystką, wolno ci więcej. No wiesz, jaki strasznie beznadziejny, no smutny, no przecież Dzień Teatru, wiesz, no powinni wszyscy przychodzić, pamiętam te tłumy, kolejki, ja do 12 w nocy otwarte teatry, ludzie zwiedzający w kulisach, gdzieś tam, a tu wszystko zamknięte na trzy spusty, ale wiesz, no myślę, że tak samo smutny będzie Dzień Fryzjera, dzień... No nie, ale Dzień Fryzjera, wiesz, obcuje jednak fryzjer ze swoim, że tak powiem... No żartuję oczywiście, no, jest pacjentem. To jest to taki, natomiast... wiesz, znak czasu. I akurat, wiesz, to trafiło na ten 60., no to takie... zrobiło się to takie okrągłe, a z drugiej strony takie bardzo wymowne. Myślę, że bardzo wielu twórców i ludzi związanych z teatrem, ja nie mówię tylko i wyłącznie o aktorach, reżyserach, kostiumografach, scenografach, tylko mówię o całym, wiesz, no to nie jest tylko święto tego przodu, to jest też ten cały teatr, ta cała ogromna instytucja. To są panie, charakteryzatorki, panie sprzątające, dyrekcja, wiesz, sekretariat, ci, którzy ustalają terminy, panie z organizacji widowni, bileterzy, bileterki. No tam jest po prostu obsługa sceny, obsługa widowni, i tam jest wtedy masa można ludzi. Przypomnieć też właśnie, że to jest cały mechanizm, tak, na no, który składa i, się wiesz, to jest pełno ludzi, którzy, wiesz, bo mówi się ciągle aktorzy, artyści stracili pracę, ale ci ludzie również stracili pracę i ten dzień taki smutny, ja nie wiem, czy się spotykają ludzie w teatrach, żeby chociaż razem myślę, się spotkać? Myślę, że ten dzień jest mniej smutny niż rok temu, bo rok temu zamknęło się wszystko w sposób taki dość nieoczekiwany, natomiast jednak ten rok oswajania się z nowymi mediami sprawia, że jesteśmy przygotowani przynajmniej na to, żeby być z naszymi widzami online. Ja wiem, że to jest czasem wybór mniejszego zła, ale ja na przykład czuję, że musimy docierać do naszych odbiorców takimi kanałami, jakimi możemy. Mhm. Na przykład Teatr Mały uczestniczy w takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu realizowanym przez YouTube. Festiwal teatru. Śluby panieńskie macie. Tak. No. I cieszę się, że możemy naszej publiczności... A jak to będzie wyglądało? Opowiedz mi. A to będzie wyglądało tak, że punktem wyjścia jest dokładnie to, o czym ty mówisz. To znaczy, że są aktorzy, bo to oni są bohaterami tego przedstawienia, którzy nie mogą grać, bo zamknięto im teatr. Więc umówili się na Zoomie czy innym komunikatorze ze sobą w dniu, kiedy miała być premiera. I mówią do siebie, no mieliśmy dzisiaj grać, a nie możemy. Ale znacie tekst? Tak. No to gramy. I tak oto cała ta historia, oczywiście jakby w ich wyobraźni pojawia się kostium i tak dalej, jest wypowiadana, a z drugiej strony wydawało mi się, że może być interesującym to, co by było, gdyby ludzie rozmawiali po pierwsze o ważnych rzeczach w mediach społecznościowych, jakimi są uczucia, a po drugie takim językiem, a nie emotikonami, bo my się przecież wszyscy chowamy za obrazkiem. Więc tutaj się nie pojawiają żadne buźki, uśmieszki, a parę rzeczy, które na przykład Fredro napisał na stronie, to jest czat między na przykład dziewczynkami, które sobie te śluby składają. Ciekawy jestem, jak zareaguje na to nasz widz. Czyli taki jest pomysł, że aktorzy spotykają się na Zoomie prywatnie i to już jest nagrane, to jest tak, część spektaklu. Tak, to jest zaczynają grać tak. I odbywa się cały spektakl tak, na tak, Zoomie. Tak. Czy potem wchodzą w wspólny świat? Nie. Nigdy. Znaczy ten ich wspólny świat polega na tym, że na przykład, wiesz, można zestawić obrazy ze sobą, prawda? I my to robimy. Ale to są zoomowsko, ale tak. To są, ale jakby każdy jest w swojej przestrzeni. Okej, myślałam, że magicznie jednak znajdują się razem, że ta wyobraźnia i zdaności... Chcieliśmy być konsekwentni w tej... Konsekwentnie, tak, poprawni tak, też. Tak, no. Tak. To bardzo ładne. Super. A ile takich spektakli w ogóle będzie w całej Polsce? W całej Polsce jest ich kilkanaście i nie wszystkie są tak bardzo online'owe jak nasz, bo ja mam, powiem ci szczerze, trochę taką podejrzliwość co do tego, czy się da zupełnie teatr przenieść do internetu. Staramy się robić to tu na festiwalu,
Bo pomyśleliśmy sobie, to się chyba sprawdza, że monodramy są jednak trochę inną formą, taką, w której jednak może być, wiesz, komunikat prosto do ekranu jakby. Aktora tak, prosto do kamery. Mhm. Natomiast tutaj myślę sobie, że ta forma spotkania na Zoomie jest czymś takim, co sprawia, że widz może pomyśleć, że on też jest na tym Zoomie i w związku z powyższym teraz wszystko przeszło do internetu i szkoła, i praca. Więc myślę, że to się może udać. Natomiast w wypadku widowisk takich, które zostały wymyślone jako tradycyjne i potem je przenosimy do internetu, ja mam różne wątpliwości, bo czasem to zmierza w stronę teatru telewizji, no ale to wtedy już jest jakby trochę mniej. No to jest teatr telewizji, prawda? No to już jest teatr telewizji. Tak. Zresztą jakby sfilmować wasze. To byłoby zupełnie coś innego, absolutnie. Myślę, że tutaj to musi być taka formuła. Dobrze, ale czy to jest jakaś interaktywność jakaś widza, czy widz tylko ogląda? Widz tylko ogląda. Czyli de facto mogliście to nagrać wcześniej i tak, puścić, ale odbędzie się to na żywo? Nie, to jest zarejestrowane jako już skończony, że tak powiem, materiał. Czyli to jest pewnego rodzaju teatr telewizji. Ale ja bym wolał używać sformułowania teatr online. Ja wiem, no ale to widzisz, no to... możesz sobie to wyciąć najwyżej. Ale dlaczego? No bo teatr dla mnie, oprócz oczywiście tego, co nam wytrącono z ręki, czyli że ludzie spotykają się w jednym pomieszczeniu i przeżywają, oddychają tym samym powietrzem i tworzą tą samą atmosferę, to nam wytrącono z ręki, więc nam rozrzucono. To prawda, oczywiście. Ale druga rzecz odbywa się tu i teraz. Bo jeżeli jest nagrany i puszczony, to zaczyna się teatr telewizji. Ale wszystkie te przedstawienia, które są w tym cyklu, są nagrane wcześniej, że tak powiem. Także to niestety pod tym względem... Tak, to masz rację, że faktycznie ta jedność czasu, miejsca i akcji jest zupełnie rozbita. Dobrze, Soniu, ale spotykamy się w sprawie. Spotykamy się w sprawie. Spotkaliśmy się w sprawie właśnie z powodu kilku spraw. Ten cykl, który trwa od pewnego czasu i też jest taką formą odpowiedzi teatru małego na to, że nie może się spotkać z aktorem w tradycyjnej formie i te rozmowy są emitowane w dniach, kiedy wy mieliście tu grać na tym festiwalu, więc też pomyślałem sobie, że to może być cenne dla naszej publiczności, która już któryś raz była komunikowana, że się spotkacie. Ten cykl nosi tytuł Aktor w dialogu. Co twoim zdaniem musi się stać, żeby dialog między aktorami był skuteczny, żeby się wydarzył? To strasznie dziwne pytanie. Dlaczego? Przecież na dialogu opiera się teatr. No wiem, ale co się musi zadziać, no to wiesz, no podstawowe jest, musi być dwóch aktorów i muszą mieć ten dialog napisany, wtedy odbędzie się dialog, prawda? No, chyba, ale że żeby on zaistniał, tak. Żeby był skuteczny, muszą mieć dobrze zrobioną analizę tej sceny. Mhm. Muszą wiedzieć, o czym rozmawiają, po co rozmawiają. Muszą dotrzeć do prawdziwych emocji. To spotkanie, mimo tego, że jest wyćwiczone wielokrotnie, albo nawet odbywa się na przykład po raz setny, ponieważ to jest na przykład setny spektakl, musi się odbyć w nich po raz pierwszy. Mm-hmm. Jeszcze ostatnia rzecz. Oni muszą wiedzieć, po co ten dialog w ogóle jest tam napisany. Po co w ogóle go wypowiadają. Muszą mieć cel wyjścia na scenę. Nawet jeżeli tym celem jest rozbawić ludzi, bo jest to na przykład dialog z farsy. Ale jeżeli to jest ich cel, to oni wchodząc na scenę muszą wiedzieć i pamiętać o tym, że wypowiadając te wszystkie słowa, spotykając się tu po raz pierwszy, żeby widz poczuł, że to się odbywa po raz pierwszy, że to dotykając prawdziwych. Gotowe. No nie, no to wiadomo, to musimy po prostu być świadkami zdarzenia. Dotykając prawdziwych emocji, a nie kłamanych, to jeszcze oni muszą wiedzieć, jaki chcą wywołać efekt. Po co to robią? Bo zaczynam od tego dialogu, który jest, no, myślę, że to nie będzie nadużycie, absolutną podstawą spotkania aktorów na scenie, no ale spotykamy się też w sprawie szczególnego gatunku teatralnego, jakim jest monodram. I teraz, gdzie z twoich doświadczeń patrząc, ten dialog się dzieje, kiedy jesteś sama na scenie? No wiesz, w monodramie jest monolog, a nie dialog, prawda? Ale ty oczywiście pytałeś o dialog między aktorami. Tak, tak. Ale to, co się odbywa w momencie spotkania tak zwanego aktor w oknie scenicznym i publiczność zasiadająca na widowni, odbywa się pewnego rodzaju wspólnota.
odbywa się pewnego rodzaju wspólne przeżywanie jakichś emocji, jakiejś historii, przekaz energii. I to nie jest tylko w tę stronę, że aktor wywołuje emocje, tak zwany rząd dusz, i publiczność reaguje, daj Bóg, tak jak on chce i podąża za nim. Ale także aktor odbiera energię z publiczności. Ja tego doświadczam wielokrotnie i mówi się na to, mamy na widowni Węgrów. To znaczy, że nic nie dociera, że nic nie rozumieją, że po prostu są niezainteresowani, nie podążają i nic nie oddają. Tak, nic nie oddają. Ale w większości wypadków, to mi się rzadko zdarza, ale w większości wypadków jest to publiczność, która bierze i oddaje. Więc jeżeli możemy nazwać ten pozawerbalny, czyli tylko taki emocjonalny, energetyczny przekaz, to możemy też go nazwać dialogiem. I taki dialog, jeżeli chodzi o formę monodramu, się odbywa, daj Bóg. Zmierzam do tego, co mi się bardzo podobało, zanim dzisiaj wchodziłaś w przestrzeń warsztatów z uczestnikami naszego festiwalu i zbierałaś materiały. Co i teraz powiesz? Bardzo spodobał mi się ten taki wątek, który myślę, że warto by tu rozwinąć. A propos tego, jakby wobec czego, wobec kogo odbywa się monodram? Bo myślę, że to też jest... Jeżeli nie zdążyliśmy tego to zrób to dotknąć. Teraz. Zrób to teraz. Nie zdążyliśmy dotknąć tego tematu. Okazało się, że inne nas pochłonęły dużo bardziej. Ale jest to jedna z podstawowych rzeczy, które są najtrudniejsze w monodramie. I nie mówię o już wejściu w tak zwane okno sceniczne, tylko o wcześniej, czyli wymyśleniu sobie, zdecydowaniu, podjęciu tej decyzji i oczywiście nie tylko podjęciu decyzji, tylko wymyśleniu tego bardzo sprytnie, bardzo logicznie, dlaczego stoję na scenie i sam gadam. Mhm. Znaczy, do kogo mówię? Shirley Valentine siedzi, chyba w Shirley Valentine tak. Siedzi aktorka i mówi do ściany. Czyli mamy ją za staną w kuchni, siedzi przy stoliku, jest sama i mówi, ściano, przecież wszystko widziałaś. Przecież ściano, jesteś tutaj z nami, no nic mi nie odpowiesz, ale no ściano, no wszystko wiesz, co tu się dzieje. Wiesz, myślę o tym, żeby się z nim rozstać. I mówisz per do ściany. Jest to czytelne i oczywiste, a widz po prostu podgląda tę sytuację. Są monodramy, gdzie przebija się czwartą ścianę, gdzie po prostu stajesz na scenie i mówisz, tak, państwo, żeście przyszli do mnie. Mhm. Można przybrać postać taką, śmaką, owaką, ale trzeba wybrać, do kogo się mówi. Znaczy znaleźć przyczynę, dlaczego stoisz sam na scenie przez półtorej godziny i paplasz. I widz musi też to wiedzieć. Mhm. I to musi być inteligentne, konsekwentne wytłumaczenie. To jest bardzo trudne. A jak jest w twoim monodramie? W którym? W tym, wchodzę przy okazji, do łóżka. Którego chcieliśmy się spotkać. Tak. To jest kilka spotkań, które się odbywają. Nie padają odpowiedzi, ale ona je słyszy. Mhm. I rozmawia z pielęgniarką, z lekarzem, z mężem, księdzem, matką, ojcem, z samą sobą. Ale jest to tak zbudowane, że w pewnym momencie musisz sobie znaleźć odpowiedź, to gdzie ona do diabła jest i kim ona do diabła jest. No ale to... I kiedy to spada na widza? O, to są takie małe kroki, które musi odkryć i niektórzy widzę, że już łapią i mówią, aha, a niektórzy później. Ale na koniec ostatecznie wszyscy wiedzą. Ale też zmierzam do tego, żeby zapytać cię, kiedy i z jakiego powodu monodram cię zainteresował? Bo to u różnych aktorów jest różnie. Jedni czekają bardzo długo, przymierzają, chcieliby, ale jeszcze nie znaleźli materiału albo czują, że nie są gotowi. Inni zakochują się bardzo wcześnie w formie i znajdują swój tekst. Są tacy jak profesor Grabowski czy profesor Peszek, którzy grają swój monodram całe życie i on jako... Ale też kiedyś zaczęli. Tak, no, tak. To trzeba ich spytać. Pytałem. I co powiedział? Profesor Grabowski, no? No, że skoro Szefer mu napisał fantastyczny tekst, bo Szefer pisze nie po wypadało, prostu nie dla wypadało konkretnych nie zrobić. Aktorów, ale też, że ten tekst mu się spodobał, no to zrobił. Ale co ważne, Grabowski powiedział, że ma poczucie, że przez tych 50, prawie 3 lata gra go cały czas tak samo. To jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawe. Dopytywałem o to jeszcze przy okazji, no? Powiedział, tak, absolutnie gram to cały czas tak samo.
No dobrze. Widocznie było dobrze zrobione. Nie, bo czasem jeszcze jest coś takiego, że na przykład w aktorze coś się przepracowuje, coś się zmienia. Pięknie o swoim monodramie mówi Jerzy Sztur, o kontrabasiście, że właściwie to, kiedy zaczynałem, to miałem 30 parę lat, teraz jestem w zupełnie innym momencie, więc muszę mówić z perspektywy człowieka, który ma tyle lat, ile ja mam. Czyli mhm. już ta miłość do tej solistki w operze musi być zupełnie inna niż tego 30-latka. To, mhm. to też są myślę, ciekawe tematy, jeśli chodzi o monodram. No właśnie, a co sprawiło, że Sonia Bohosiewicz powiedziała sobie kiedyś, chce zrobić monodram? Dla mnie Szefer nie napisał. To taka, wiesz, no... A zauważyłaś, że on do facetów głównie pisał? Nie będę na ten temat... Nie, teraz mi się to zupełnie jakoś... Kwartet dla W większości wypadków wy mężczyźni popieracie siebie. Mnie w to nie wciąga. Ja sami sobie lepiej płacicie. Dobra. Słuchaj, w ogóle jest bardzo mało monodramów dla kobiet, w ogóle jest ról mało dla kobiet. Tak. Jeżeli mówimy o święcie teatru, to też można by się temu akurat z tej perspektywy, uciekając na razie na chwilę od odpowiedzi, co mnie skusiło do tego, ale można by z perspektywy tej 60. rocznicy Dnia Teatru spojrzeć na pozycję kobiety w teatrze i na ilość pań dyrektorek. Ile jest kobiet, które są dyrektorami, dyrektorkami teatrów w Polsce? No reżyserek też, które są zaproszone do współpracy. Tak. Myślę, że jednak w teatrze jeszcze nadal mamy taki trochę patriarchat i siedzą mężczyźni na górze. Oczywiście nie mówię o scenie, bo tam już jest inaczej, jednak wiecie, no prima ballerina i ten główny aktor, no to zawsze dostawali po prostu kosze kwiatów, ale jednak gdzieś tam, kiedy nawet wypowiadałam i sama sobie to uprzytomniłam, że kiedy mówię, że to jest też dyrekcja, ale i pani sprzątaczka, rozumiesz, że w tym jednak gdzieś kobiety są niżej i mam nadzieję, że to się coraz bardziej będzie zmieniało. Już nie mówiąc też o proporcji, ile jest u ciebie w teatrze aktorów na etacie? Ja niestety nie mam aktorów na etacie. Ile jest u ciebie aktorów współpracujących z teatrem? Wiesz... Ilu? Wszystkich, całego zespołu. Kilkoro. To tak naprawdę ciągle raczkujemy we własnych produkcjach. No dobrze, ile? Powiedzmy 10? Ósemka. No powiedzmy ósemka. Ile z tego jest mężczyzn, a ile kobiet? Porówno. Porówno. Tak. Bo robicie śluby pańskie. A tam jest dużo dziewczyn. Ale jeżeli spojrzysz na jakikolwiek zespół aktorski, to nie prawda. Wiem, w Teatrze Starym na przykład. Jak ja byłam w Teatrze Starym za Mikołaja Grabowskiego, dyrektury, bo za jego dyrektury się zwalniałam, zresztą mi przypomniał to dzisiaj. No, zwolniłaś się. No ale mówił, że chciałaś do Warszawy. Bardzo. No. No. Nie to było przyczyny. Mi tak powiedział. Nie, ja już nie chciałam być w tym teatrze, po prostu byłam już zmęczona. Ale rzeczywiście też otwarła się przede mną droga. Nie, co on mówi? Zwolniłam się, a potem jeszcze półtora roku byłam w Krakowie. Zagrałam 2 sezony w Teatrze Słowackiego jeszcze. Ale to jakby inna inszość. W każdym razie wtedy, kiedy ja byłam w Teatrze Starym, no to na etacie było około 120 osób. 120 aktorów, z czego kobiet było 40. Ale też... Dlaczego? Bo literatura jest tak napisana. A dlaczego? Bo piszą ją mężczyźni. Oczywiście, że tak. Więc mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, że będzie coraz więcej... No tak, no bo wiesz, to tak najlepszy dziewczyn przykład... Dziewczyn piszących i będą one chciały pisać nie o facetach, tylko będą chciały pisać o kobietach. Że coraz więcej mężczyzn będzie dawało też, będzie chciało napisać. A to prawda, mężczyźni piszą mało ról dla kobiet. To, wiesz, bo taki już sztandarowy przykład, przepraszam, wiem, że archaiczny, ale pan Tadeusz, tak? No to masz tam tylko Zosię i Telimena, a cała reszta to te chłopy po prostu, więc... Spójrz na Hamleta. No. A spójrz na wszystko, znaczy, no wiadomo... Molière, tak, tak. No nie, tak. No, ale dlaczego tak jest? Stare jakieś kolejne po prostu, ale dlaczego? Cały czas jesteśmy. Dlatego, że kobiety nie zajmowały ważnych funkcji. No były matkami, albo teściowymi, kochankami, albo odrzuconymi kochankami, albo żonami. Ostatecznie rzadko która kobieta by była, nie wiem, Joanną D'Arc, żeby o niej napisać sztukę, prawda? Więc generalnie kobiety były obsługą mężczyzn, więc nie opisywało się świata z ich perspektywy. Ale muszę ci powiedzieć, że jesteś na bardzo feministycznym festiwalu.
spójrz na Galerię Mistrzów, tylko Mikołaj Grabowski. A też wygląda jak baba. Trzy spektakle pań zaplanowane, które prędzej czy później się odbędą. Mało tego, no. W, że tak powiem, tej naszej konkursowej siódemce mamy dużo. Pięć pań, dwóch panów i to będzie emitowane już po ogłoszeniu werdyktu. Docenione zostały panie przede wszystkim. No i bardzo dobrze, no to znaczy bardzo dobrze i niedobrze. No akurat jeżeli chodzi o teatr, o sztukę, no to tu jest trudno włożyć parytety i żeby na siłę kogoś przepychać. I to nawet nie o to chodzi. Przypuszczalnie nie dlatego, że są kobietami wygrały, tylko dlatego, że naprawdę były najlepsze tak. I tyle. I dlatego ale... też zostały zaproszone tutaj. Tak, ale jeżeli chodzi o właśnie o strukturę, bo już nawet nie mówię o tym, że nie można zmusić jakiegoś pisarza, żeby napisał o kobiecie, prawda? Znaczy, ale ty od strony dyrekcji możesz już się zastanowić, czy wziąć sztukę, w której tym razem będzie główną postacią kobieta, prawda? Tu jakby już możesz zadziałać parytetowo. Już nie mówiąc o całym tyle, czyli całym dziale obsługi, pracy, tam też można wpuścić więcej kobiet. A o więcej jeszcze rzecz, wszyscy, którzy się zajmują sprawami parytetowymi, są na to badania, że wpuszczenie kobiet do firm, do marketingu... Zapewniam cię, że jest nas ich bardzo dużo. To powoduje dużo większą wydajność. Pomieszanie. Po prostu mężczyzna o wieku od 30 do 50 ma tylko swoje jedne doświadczenie. Tak, bo to zazwyczaj tacy mężczyźni zajmują stanowiska kierownicze. A wzięcie i starszego, i kobiety, i starszego, i młodszego powoduje pełniej i dużo lepszą pracę. Patrz, jak pięknie rozgryzłaś strukturę naszego teatru. Dobrze, ale cały czas uciekasz od pytania. Nie, mogę ci odpowiedzieć. No to wyglądało w ten sposób. Kiedy przeniosłam się już z tego Krakowa, tak jak powiedział pan Mikołaj, do Warszawy, nie podjęłam na stałe pracy, współpracy z żadnym teatrem, nie poszłam na żaden etat. Trywialna rzecz, ja wiedziałam, że będę w tym okresie prokreacyjnym, nikomu nie chciałam robić problemów. No, miałam propozycję od pana Saweryna, żeby pójść do niego do teatru, ale no co, zrobię rolę i za pół roku będę w ciąży, no bez sensu. Wiedziałam, że to jest mój moment, kiedy chcę zakładać rodzinę, kiedy chcę urodzić dwójkę dzieci co najmniej i wydawało mi się to być uczciwe. No więc, kiedy już siedziałam w tej pierwszej ciąży, już nie mogłam grać ani w serialach, ani w filmach, ani w niczym, no to było kilka jakichś tam miesięcy już tych końcowych, no to wtedy wzięłam sobie z Aditu przeróżne sztuki i pomyślałam sobie, że chyba chciałabym mieć jakiś taki spektakl, który by mnie, nie wiem, zainteresował. Nie będę czekała na obsadzanie mnie, tylko znajdę sobie coś, co ja bym chciała zagrać. I przede wszystkim przeczytałam trzyosobowe i dwuosobowe sztuki, bo wiedziałam, że w tym budżecie będę mogła sama to wyprodukować, bo chciałam zostać producentem tego spektaklu. A przeczytałam tego bardzo dużo i było to bardzo trudne i dużo było bardzo niedobrych rzeczy. Pod czym wzięłam się za czytanie monodramów, było jeszcze gorzej, ale jeden właśnie został mi na biurku i oczywiście on dość się zmienił w formie, tam trochę żeśmy pozmieniali z Adasiem Sajnukiem, który był reżyserem u pana Andrzeja Żaka. Ale oczywiście wszystko za jego pozwoleniem, ale to nie było tak łatwe od razu. Nie od razu pobiegłam z tym do jakiegoś reżysera, żeby mi to zrobił, żeby się ze mną pomęczył. Żeby nie kłamać, wyrzucałam go 6 razy, w niszczarce lądował. I po jakimś czasie drukowałam go znowu i dawałam komuś następnemu. Jechałam do Krakowa, do mojego profesora Jerzego Sztura, dawałam mu do przeczytania, on się ze mną spotykał na kawę i mówił: Sonia, no ja sobie wyobrażam, jak ty to grasz. No ale wiesz, no dla mnie to bardzo, to jest takie dla fryzjerek. Och, no to dobra, tak powiedział tak Sztur, no dobra, no to trudno. No wychodzę z kawiarni, wyrzuciłam do kosza, ale za 2 tygodnie znowu go wydrukowałam. No to spotkałam się ze Smarzowskim. Smarzowski się ze mną spotkał i powiedział: zajebiste, ja to chcę robić. Tylko co, filmowo zrobimy to, tak? A ja mówię: nie, ja chcę to na scenę. Ale wiesz, że ja mam za sobą tylko jedną premierę sceniczną. A mówię: no to co? A mówię: ale to była klapa, ściągnęli to po 7 spektaklach. A mówię: to już się zastanawiam. Mówi: dobra, podjęłabym ryzyko, no spoko.
A on mówi, no ale to dobrze, to róbmy to, ale za półtora roku. A on mówi, nie, to ja już nie mogę, bo ja już to już szósty raz drukuję. To dla mnie już nie ma za półtora roku. A on mówi, no ale ja teraz film, coś, ja mówię, nie, to nie dam rady, bo ja muszę to teraz zrobić, bo albo to zrobię teraz, albo po prostu już wybuchnę. No więc w końcu już trafiłam na Sajnuka i, no i fantastycznie nam się razem pracowało. Zresztą chyba dla niego też monodram ma jakąś dość istotną formę, bo w jego teatrze swego czasu był festiwal monodramu, prawda? A był, tak, rzeczywiście. Czyli u niego był festiwal. Było to pole jego zainteresowań w jakiś sposób. Tak. No w ogóle jest właśnie takim bardzo sprawnym tym człowiekiem i bardzo jest, ma fajnie otwartą głowę, jest szalenie inteligentny, ma bardzo fajne myślenie, więc dogadaliśmy się bardzo szybko i i była premiera. A na tej premierze, która była w Polonii, no bo grałam tu, premiera była u pani Krystyny w teatrze, u pani Krystyny Jandy w Polonii. Przed spektaklem siedziałam sama w garderobie i zeszła do mnie Krystyna, żeby mnie kopnąć w dupę i mówi do mnie, tak, siadła i mówi, i co, Sonka, boisz się? A mówię, nie, to czego się mam bać? Już przygotowana, no to już przygotowana, no zagram trochę lepiej, trochę gorzej, no ale już jakby wszystko jest, no nic tutaj się nie ma zadziać. Inaczej, no to teraz muszą po prostu powiedzieć, czy to jest ok, czy nie ok, czy im się podoba, czy to do nich trafia, czy nie trafia. A ja, widzisz, zaraz wejdziesz na scenę i poczujesz, co to jest za przyjemność grać monodram i już nie będziesz chciała grać z innymi. I rzeczywiście jest to ogromna przyjemność. Oczywiście, pod warunkiem, że ci wychodzi. Ale też wymieniasz dwa szczególne nazwiska, które... Grabowski Sztur, Janda, Peszek ja i jeszcze kogoś powiedziałam. Jeszcze powiedziałam reżysera tego. Sajnuka. Sajnuka i jeszcze jednego od filmów. Smarzowski. Smarzowski. O których dwóch ważnych powiedziałeś? Ja mówię o ważnych nazwiskach z perspektywy monodramu. A, no to Sztur, to Janda. No Sztur, Janda. Sztur, Janda. Sztur, Janda, Peszek. Sztur, Janda, Peszek, ale... Sztur, Janda, Peszek, Grabowski. Tak, a mówię o tym dlatego, żeby zapytać Cię, czy na przykład pod wpływem obejrzenia czyjegoś monodramu też pomyślałeś sobie, a też bym tak chciał. No Janda! Prawda? No Janda, ale oczywiście, że tak, ale to... Ale który? To... Bo ona zagrała ale i... przestań, to w ogóle nie ten... Wiadomo, człowiek gdzieś tam w liceum ma jakieś takie momenty, że coś mu zapada, coś jest takim przełomowym. Ja pamiętam występy pani Ireny Kwiatkowskiej i to Hermenegild dalece idącej i te z kabaretu starszych panów i nawet kobietę pracującą. Obok już od razu Seniuk, która po prostu zachwycająca, po prostu patrzyłam na nią i żarłam łyżkami. No i Krystyna Janda w Człowieku, prawda? Więc jak ktoś mnie pyta, tak jak ty teraz, to zdając do szkoły teatralnej chciałam być połączeniem Seniu Kwiatkowskiej i Jandy. To pięknie. Piękny zestaw. Patrz, jak mi wyszło. No tak, ale mam takie poczucie i ty właściwie dzisiaj to potwierdziłaś, mówiąc, że pojechałaś do Jerzego Sztura ze scenariuszem, że to jest profesor, który wyjątkowe miejsce ma w moim sercu, w twojej drodze, a z drugiej strony grałaś jego żonę w Obywatelu, właściwie jego i jego syna. Słuchaj, Jerzy Sztur, pan Jerzy Sztur, pan Jurek, też jesteś angażowana, pan Jerzy, pan profesor, oczywiście, my się bardzo z panem Jerzym lubimy. Pan Jerzy Sztur to jest reżyser, u którego byłam pierwszy raz na planie zdjęciowym. Było to jeszcze w czwartej klasie liceum. Wtedy chodziłam do Doroty Pomykały w Katowicach, do tego studium aktorskiego, tak, Artplay, tak, które bardzo serdecznie polecam. I pani Dorota grała u Jerzego Sztura w spisie cudzołożnic. Powiedziała, dajcie mi wszyscy ci moi adepci, tam nie wiem, było z 20 osób, które się przygotowywało do szkoły teatralnej, dajcie mi swoje zdjęcia, ja pokażę panu Jerzemu, może pan reżyser będzie chciał kogoś tego. No i oczywiście tam wybrał trzy osoby, które mają przyjść na plan, tam zagrać takie epizodziki. No to już nie było statystowanie, bo miałam do powiedzenia jedno zdanie, więc to już jest epizod.
ale trzy osoby przez ten plan się przewinęły. To były te trzy osoby, które zdały do szkół teatralnych. Myślę, że pani Dorota nie pokazała wszystkich zdjęć, tylko po prostu ci, którzy byli najbardziej rokujący, chciała, żebyśmy się otarli o plan i zobaczyli. Ale jakież to miłe z jej strony, że przerzuciła odpowiedzialność i nie powiedziała ty i ty będziecie już, tylko wszyscy, oni pasowali. No bardzo ładne i delikatne tak. Są. Wszystkich namawiam, którzy pracują z artystami w ogóle, no to żeby byli bardzo delikatni, bo wyglądamy oczywiście na jakichś herosów i że mamy skórę słonia, ale tak naprawdę jesteśmy w środku drżący jak to się nazywa? Łezka na listku rano. A tego nie słyszałem. Myślałem, że jakimś motylku myślisz. Nie, chodziło mi o taką kropelkę. Rosy taką. Tak, tak, że tak ją dotkniesz i ona od razu chrym. Tak. Piękne no, teraz to wymyśliłam. W Tychach, słuchajcie, na festiwalu Monodramu Motyw, 13. edycja. No i rzeczywiście na tym planie zdjęciowym się tam znalazłam. Dostałam opiekunkę Marysię Peszek, która też tam grała. Ta Dorota Pomyka kazała Marysi się mną opiekować, zresztą Marysia się mną opiekowała bardzo na tym planie i tam spędziłam całą jedną noc na plantach. To była scena finałowa z Spisu Cudzołożnic, gdzie już kompletnie pijany Sztur z kompletnie pijanym Szwedem tak. Chodzą po plantach, a tam wychodzą taka bardzo poetycka scena z mgieł, wychodzą prostytutki różne i mówią do niego przeróżne zdania, takie ładne, poetyckie. Wszystko mu się już plącze w głowie. No ja byłam jedną z tych prostytutek, która z za tego drzewa wychodzi i mówi coś do niego, jak to zapomniałeś o mnie? O mnie też zapomniałeś? No i myślę, że to było pomysłem Doroty, żebyśmy posiedzieli na takim planie i zobaczyli, czy to jest rzeczywiście to, co chciałbyś w życiu robić? Czy wyobrażasz sobie, że to będzie czerwony dywan, wielkie role i naręcza kwiatów? Chciała nam pokazać, że nie, będziesz siedział w zimnym busie przez całą noc po to, żeby zagrać dwuwersowy tekst i siedzieć ze zmarzniętymi nogami. Czy naprawdę chcesz to robić? Ja po tej nocy spędzonej na planie nie mogłam zasnąć, chociaż była 6 rano i wiedziałam, że chciałabym tam być. Pomimo zimnej i plastikowych kubków. I nic się nie zmieniło od tamtego czasu? No to zmieniło się to, że powiedzieli, że nie będziemy tego robić. Ale jak wygląda już sama praca z Jerzym Szturem, w związku z tym, że dość często ze sobą pracujecie, kiedy już pan profesor coś reżyseruje? Przypomniało mi się, że widziałem was również w Teatrze Krystyny Jandy. Ich czworo. Tak, dokładnie. Gdzie też grasz żonę. Profesor. Ja jestem atatową żoną pana Jerzego. Tak. Nie, żartuję. Cudownie. No, na to wygląda, że mnie po prostu pan Jerzy bardzo ceni. Zresztą ja byłam za Jerzego rektury, byłam w szkole. I Jerzy, pan profesor, Sztur, rektor, często mnie obsadza. No właśnie, jeżeli panie Jerzy, pan to ogląda, no to dawno żeśmy razem nie pracowali. Żona, panie profesorze. Cudnie się z nim pracuje, no ma ogromne poczucie humoru, jest osobą bardzo ciepłą, do tego oczywiście niewiarygodnie uzdolnioną, co wiemy, czego nie trzeba mówić, osobą szalenie inteligentną, więc, a jeszcze do tego jest w jednej osobie reżyserem i aktorem, więc jego uwagi są konkretne, dotkliwe, natychmiastowe. Uruchamiają cię jakoś. Ale absolutnie, no wiesz, no, gdybyśmy nie umieli razem pracować, to by mnie następnym razem nie obsadził, więc dogadujemy się. Mi się wydaje, że jesteśmy tak. Oczywiście teraz już powiem na wyrost i pan Jerzy może powie, no już bez przesady, ale mam wrażenie, że jesteśmy do siebie podobni. Pozwoliłem sobie rozwinąć temat profesora Jerzego Sztura, ponieważ był on naszym gościem na festiwalu podczas 10. edycji, czyli całkiem niedawno. No. I to dla tego festiwalu był chyba taki przełomowy moment. Dlaczego? Dlatego, że wtedy po raz pierwszy tak mocno rozbudowaliśmy właśnie tę sferę rozmów, która moim zdaniem w życiu festiwalowym musi mieć miejsce. To było też mniej więcej w tym czasie, kiedy pojawiła się na rynku książka Ja kontra Bas, czyli książka, która dotyczy tej drogi, jaką pan profesor przebył ze swoim monodramem i spotkanie również cudowne z publicznością wokół tej I oczywiście historii. Zagrał swojego kontrabasistę. Tak, na gali finałowej. Którego widziałam 12 razy. Uwielbiam go oglądać. Te historie są cudowne, na przykład to, jak nie pamiętam już w którym kraju
Ameryki Południowej, spektakle były strasznie wcześnie. I pan profesor mówi, ale dlaczego tak wcześnie? No wie pan, no bo w całym mieście jest tylko jeden kontrabas, który my z klubu muzycznego wypożyczamy i ten klub muzyczny o 20 musi być otwarty, więc musimy zdążyć oddać. Polecamy państwu książkę Jak kontrabas Jerzego Sztura. Cudowna opowieść o tym, jak monodram może być człowiekiem przez całe życie zawodowe właściwie. Przez całe jego życie aktorskie. Piękna historia. Wiesz, to w ogóle przepiękny tekst. Tak. Sam w sobie tekst jest po prostu przepiękny. No, nie dziwię się, że podpisał na wyłączność. Prawda? Nikt nie może grać kontrabasisty tak, więcej w Polsce. Tak. Bardzo ważny temat, o którym chcę z Tobą porozmawiać, to Twoje spotkanie z naszymi wykonawcami. Uczestnikami, bardzo, tak? Tak, bardzo się wiesz, ale to też, ta edycja też jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy Boże, w historii... Boże, bez publiczności, tragedia. Tym, no to po pierwsze, ale po raz pierwszy w tym konkursie są też zawodowcy, znaczy ludzie, którzy mają za sobą jakąś drogę albo szkołę, albo studium. Więc też oni mają. A dlaczego pierwszy raz? W przeszłości był to konkurs dla tak zwanych aktorów nieprofesjonalnych. To miał być. Był. Z założenia. Był taki z założenia, był czyli przez, nie tak, mogli się zgłosić. Nie mogli się zgłosić. Jeśli a się teraz już się puścili, to tak, żeby było szerzej. Tak, no i super. Tak, tak. Tak, bo tym bardziej, że już nie wiadomo, kto jest w takim razie, wiesz, no znam wielu. No to się tak rozmyło, wiesz, na przykład co, że dziewczyna dopóki nie zrobi eksterny, nie może brać, wiesz, no, do którego momentu, a jest tyle ludzi, którzy wcale, wiesz, no, co jest szkołą ostatecznie. Mhm. Czasami można przez wysługę lat zdobyć dużo więcej skillsów, no, umiejętności. Poza tym jest też trochę tak, jak w Twoim przypadku, że wielu aktorów, którzy chcą po prostu iść dalej, zaczynają produkować własne spektakle. Tak. Dostawaliśmy propozycje, pytania, trochę zastanawialiśmy się, jak to się odbędzie, jak to będzie, czy da się konfrontować na przykład też porównać w jakikolwiek Rozumiem. Sposób. Da się. No właśnie, dzisiejsze obrady jury pokazały, że absolutnie da się. No. Więc cieszę się, że to się stało. A ile mieliście zgłoszeń? W pierwszym momencie, czyli rok temu, bo ten festiwal miał się odbyć rok temu, jak pamiętasz, mieliśmy ich ponad 20 i miało się odbyć 10 przedstawień. Oczywiście przez cały ten czas trochę się zmieniło. A teraz ile się odbyło? Odbyło się 7. Te, które się nie odbyły, to były jakieś losowe historie. Rozumiem. Takie, że ktoś jest na kwarantannie. No wiem. Natomiast, albo już go nie grał. Ale myślę sobie, że to dalsze... Nie, oni bardzo czekali, żeby się tu pojawić. Jeden z uczestników na przykład czeka na poród i chce być z żoną i to jest piękna historia i mam nadzieję, że będziemy mogli go zaprosić za rok po prostu. No jasne. Więc to są takie absolutnie indywidualne historie, ale tak czy inaczej bez względu na to, o czym mówisz, na to, że to faktycznie jest ciężka historia a propos online'u, to ja się cieszę, że to spotkanie ma miejsce, bo ale to brawo poczucie, wy, że, w ogóle obłęd, że to się odbywa. Że Dzień Teatru tak naprawdę, pomimo wszystkiego. No tak, no absolutnie. Nawet nie wiesz, ile mi satysfakcji i przyjemności przysporzyły warsztaty, które tak naprawdę... No właśnie opowiedz o tym. No słuchaj, no przecież tak naprawdę no, umawialiśmy się tutaj na spektakl, no tak, nie? Potem żeśmy wymyślili, żeby jeszcze zrobić te warsztaty, tak, tą naszą rozmowę i nagle clue naszego przyjazdu tutaj do Tychów... To nie jest spektakl, właśnie te warsztaty. Ale no to też następna rzecz, że jakby tak rzadko teraz już spotykam się z pracą tą, do której byłam tak strasznie przyrośnięta, że nagle te warsztaty dały mi ogromną radość i satysfakcję. W ogóle oni, no, cudni ludzie, tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że już nie mówię o teatralnych spotkaniach, tylko w ogóle o spotkaniach międzyludzkich, jakże my tego potrzebujemy, jak to jest strasznie ważne, żeby ze sobą być, ale być, a nie nazumować się. Tylko żeby być i żeby żyć razem. To mówię ci, że miałam wrażenie, że wiesz, że ten pokój fruwał, że jeszcze ta ich pasja, te ich rozognione oczy, które spijają z ust, mam nadzieję, że coś mądrego im powiedziałam. Znaczy jestem przekonana, nie wiem, ta skromność. Ale wiesz, te ich zapalone oczy, ta chęć. Tym bardziej w tej sytuacji, gdzie większość ludzi widzi, że zza tych maseczek wyziera z tych oczu jakaś beznadzieja i taka męka już i taki rodzaj znudzenia, więc my mamy Dzień Teatru. Nie wiem jak wy. Ale też powiedz o tym, co cię, że tak powiem, prowadzi od pewnego czasu już w stronę tego, żeby uczyć. Bo... Czy
Czy to było jakieś naturalne następstwo, to, że chcesz się podzielić jakimś doświadczeniem, czy jest w tym jakaś misja, czy po prostu chcecie to opowiedzieć? Wiesz co, no chyba każdy, kto coś wie i wie o tym, że wie dobrze, no to chciałby to innym przekazać, ale nie dlatego, że moment, teraz ja będę tu siedziała, proszę, dziatwa zbierze się na dole, ja wiem i teraz będę miała przyjemność wam przekazania, tylko widząc to, co robią, wiem, że mam informacje, które jeżeli ich udzielę, to natychmiast zrobią lepiej. Mm-hmm. I byliśmy, mówiliśmy sobie fragmenty tych monodramów, ja im dawałam uwagi, to było naciśnięcie tu i tu i natychmiast się otwierało. No to jest taka przyjemność, nie przyjemność tego, że ja jestem panem profesorem, który ma swoją, wiesz... Ale patrz, teraz ty mówisz panem, widzisz, zobacz, to są... No właśnie, dlatego kalki, mówię, prawda? Panem profesorem. To są kalki, które gdzieś tam funkcjonują. No to no, o tym mówię, ale że mogę komuś udzielić rady, która natychmiast zakiełkuje, nawet bym powiedziała nie zakiełkuje, tylko wyrośnie jak wiesz, jak fasola w tym, w Disneyu. Bo to natychmiast się dzieje po prostu inaczej i lepiej. Ale opowiadasz o tym wszystkim z taką pasją i taką energią, że ja... Bo to dopiero wyszłam z tych warsztatów. No ja wiem, ale wiesz... Poczekaj na 2 dni. Zadzwonię do ciebie, Na Zoomie zrobimy drugą część rozmowy. A ja się wczołgam przed Zooma. Ale wiesz co, mówię o tej pasji w takim sensie, że jakby czuję w tobie reżysera i zastanawiam się, czy masz takie zapędy. Mam. I co z tym zrobisz? Chyba wyreżyseruję coś po prostu. Rozmawiałem w ramach tego cyklu również z panią profesor Ireną Jun i zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe i czy to jest możliwe, żeby aktor reżyserował samego siebie. Jest. I pani profesor stoi na takim stanowisku, że chyba w monodramie to jest najbardziej prawdopodobne. Nie, no co ty? A ile filmów Jerzy Sztur zrobił, grał główną postać i był reżyserem? A pamiętasz, co powiedział o tym Maciej? Nie, co powiedział o tym Maciej? Jakoś tak. Dowcipnie coś powiedział. Jak tata gra w swoich filmach, to tak mam wrażenie, że jakby kto inny to reżyserował, to mógłby zagrać lepiej. Aha. No. Znaczy ja rozumiem może, trochę. Ale jest coś innego. Że sam rodzaj zagrania nie jest nadrzędny. Mhm. Cała opowieść jest zbudowa ważna. Historii, tak, zbudowanie historią. Pisze, wiesz, bierze udział w pisaniu swoich scenariuszy. On kreuje ten świat. Co to znaczy zagrać lepiej? No, jeżeli Maciek zarzuca ojcu, że gra źle... Nie, to nie był ja wiem. Zarzut. Chodzi o, ja wiem. Według mnie, chyba chodziło o kategorię skupienia, wiesz, większego może. Ja to rozumiem w taki sposób, że wiesz, jak się ma jeszcze musi się wiedzieć, że musi się powiedzieć akcja i czy kamery dobrze stoją. A Janda też pestkę zagrała główną postać i reżyserowała. To był ten taki czas, że... A ile w ogóle spektakli wyreżyserowała Krystyna ze swoim udziałem, a ile, no, przecież nawet rzeczone ich czworo reżyserował Sztur i grał w tym, więc oczywiście jest to trudniejsze. Tak, oczywiście, że jest to trudniejsze. Fajnie by było, żeby jeden Sztur grał, a drugi na niego patrzył. No ale się nie rozdwoisz, a wiesz, że umiesz oba zrobić dobrze. No to robisz. To co robisz ze sobą w jednej z głównych ról? No ja na razie wyreżyserowałam swój, można by to tak nazwać, stand-up komediowy, aha, taki, wiesz, śpiewany. A to nie nazywa się to Domówka. Ach tak, tak. To słyszałam. No to widzisz, no to ja sobie tam to napisałam. Wyreżyserowałam, zagrałam, wyprodukowałam, wymyśliłam scenografię. Kobieta orkiestra. I sobie jeżdżę. Znaczy teraz nie jeżdżę, no bo jak otworzą, to pojedziesz. Oczywiście. Jak zamkną, to wrócisz. Oczywiście. Zadaję moimi państwa gościem była. Nie, tu nie ma tak łatwo. Zadaję zawsze na koniec pytanie, a jednak które, na koniec, które widzisz, wydaje, ale poczułam, wiesz, że idziemy ku zachodowi Ale słońca. Wydaje mi się ważne to pytanie. Ja wiem, że teraz czas jest jaki jest, że mieliśmy taki rok, gdzie no niby premiery były, ale tak od przypadku do przypadku coś się w pandemii wyprodukowało, coś się nie wyprodukowało. No ale zakładając, że jednak się produkowało, ale też produkowało się przed pandemią. Czy ty jako widz, człowiek, który czasem zakładam zasiada na widowni, widziałaś przedstawienie, które cię absolutnie poruszyło w ciągu ostatnich, nie wiem, powiedzmy 3 lat
I kiedy tylko otworzą teatry, to teraz możesz powiedzieć tym, którzy nas oglądają, idźcie na koniecznie, co mają iść. Zobaczcie to, bo to jest absolutnie poruszające. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć, na czym w ogóle byłam. Bo ten rok przytłumia to wszystko. Na czym ja byłam? Na tym. No, nie polecam. Poczekaj, tam byłam na tym. O! Teatr Rozmaitości TR zrobił sztukę wedle prozy Masłowskiej Inni ludzie. O. I zrobili to świetnie i strasznie mi się podobało. Bardzo dobry monodram z udziałem kilku muzyków, jest Krystyny Jandy. O... Zapiski z wygnania? Tak, zapiski Sabina z wygnania. Tak. Widziałam bardzo przyjemny spektakl. Nie, zarąbisty spektakl widziałam. Kompleks Portnoya wedle w reżyserii Sejmika, zresztą chyba. On w tym gra. Nie? To jest w Teatrze Warszawy, czyli w teatrze właśnie Adasia. No to nieźle, to już trzy, wiesz. To powiem, no to świetne, naprawdę świetne. Ale powiem szczerze, że bardzo często, kiedy zadaję to pytanie, to bywa problem z odpowiedzią. Także, no coś ty. No. Także to tak. Super, że taki wachlarz, od tak właściwie możesz teatromanom w Tychach i nie tylko zaproponować. Jeszcze bym coś wymyśliła, no ale jeżeli trzy wystarczy, to nie, się cieszę. Możesz, jak możesz więcej. Ale no to właśnie już grzebie, tak wiesz, już obsesyjnie już, żeby to nie było coś bardzo, bardzo daleko. No Oczyszczeni w Teatrze Nowym, to jest wznowienie sprzed wielu lat i to jest naprawdę świetne, to jest no, rewelacja. A nad czym będziesz pracować w najbliższym czasie, jak tylko pozwolą nam pracować? Powiem ci szczerze, nie mam nic, co leży na biurku, co chciałabym próbować i zaproszono mnie do kilku projektów. Mówię o teatrze i mam w sobie, nie mam w sobie takiej nadziei, że to się zaraz skończy, więc nie chcę pracować nad rzeczami, które się nie mają zadziać za chwilę. Robienie spektaklu, który się ma zadziać za 4 lata, jest dla mnie bez sensu, więc nie zgodziłam się, nie weszłam w żadną z obsad i też nie trzymam żadnego tekstu na biurku, żeby się mamić. Może to brzmi na koniec najgorzej, ale postanowiłam przez ten czas, kiedy nie można grać, nie grać. A co robisz w tym czasie? O, robię dużo różnych innych rzeczy, słuchaj, podróżuję, spędzam czas z moimi dziećmi, uczę się grać, no to różne rzeczy, wiesz, no, zajmuję się innymi rzeczami niż to, czego nam teraz zabroniono. To życzę ci, żeby ten czas był dla ciebie jak najbogatszy, jak najobfitszy. I najkrótszy. W jak najpiękniejsze doznania i przeżycia, ale żebyśmy też, i to właśnie sobie i naszej publiczności życzę, żebyśmy jak najszybciej mogli cię oglądać z widowni Teatru Małego w przedstawieniu, na które czekamy już bardzo długo. Przyjdźcie do mnie do łóżka, drodzy Państwo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.